Siemaneczko, siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Derail Valley Simulator. Generalnie tak, ostatni odcinek był jakieś chyba 2 miesiące temu. W sumie pierwszy i ostatni odcinek był dwa miesiące temu. No i postanowiłem wrócić do tej gry i zrobić wam kolejny, czy nagrać wam kolejny odcinek. Słuchajcie, po drodze była aktualizacja, gra się zmieniła diametralnie. Pojawiły się zmiany pogodowe się pojawiły, może tak. I pojawiła się noc i pojawił się dzień, także mamy jeszcze 24-godzinne cykle dnia i nocy. No i są zmiany, ale jesteśmy na tym samym etapie, na którym byliśmy wcześniej tak naprawdę. No bo jak pamiętacie, w pierwszym odcinku robiliśmy samouczek, przyjechaliśmy mniej więcej stamtąd. Przyjechaliśmy tym torem tutaj i tutaj do serwisu oddaliśmy lokomotywę. No ona teraz zniknęła, nie? No bo tak jak mówię, była aktualizacja. I już jej tutaj tak naprawdę, tej lokomotywy, nie ma. Ale okej. Zrobimy sobie pierwsze zlecenie dzisiaj, czyli może coś się uda zarobić. Pojedziemy tym wariatem, bo na tego jeszcze niestety nie mamy licencji. Kiedyś na pewno będziemy mieli licencję na tą lokomotywę. No ale to się wiąże z dużymi kosztami i no z dość dużym nakładem pieniężnym, żeby kupić w ogóle licencję, żeby tą lokomotywą jeździć. Ona jest bardzo fajna, bardzo duża, bardzo mocna, jest w ogóle zarąbista, ale tak jak mówię, na razie nas kompletnie na nią nie stać. Trzeba najpierw na to zarobić. Także na razie będziemy tym pierdkiem małym jeździć, ale to za chwilę. Najpierw pójdziemy sobie do tego biura tutaj i zobaczymy sobie, jakie tam są w ogóle zlecenia. Gdzie by można było pojechać i jakie są zlecenia. F-ko można przeskakiwać, tak jak widzicie, także spoko. Nie trzeba wszędzie z buta po prostu cisnąć, tylko można sobie przeskakiwać, żeby było po prostu trochę szybciej. No dobra, to idziemy do tego, do biura i zobaczymy, jakie tu mamy zlecenia. Może tak, posortujmy sobie je najpierw. Te, które możemy wziąć. DVRSH, wymagane licencje. A może inaczej, zaczniemy jeszcze. Ojej, a jak to się teraz kładzie z powrotem? No ten. Aha, dobra, R. Zobaczmy sobie, jakie my w ogóle mamy licencje na chwilę obecną. Kierowanie pociągiem, no to tym małym. Przewozy towarowe to też mamy. DE2, no to jest ta mała lokomotywa, którą wam pokazywałem. I na razie to jest chyba tylko tyle. Tak jest. Dobra, DE2. Ja sobie to wydrukuję, bo chcę zobaczyć, jak wygląda ta licencja. Loko DE2, spoko. Oj, nie ten guzik, nie ten guzik. Dawno w to nie grałem, także... A jak się rzuca przedmiotami? X się kłóca, Z... V, dobra. DE2, przewozy towarowe, to chciałem zobaczyć. Wydrukuj. DVHR, FH, dobra, spoko. Czyli trzeba poszukać takiej licencji. Long haul, to od razu odpada. To możemy wyrzucić, bo tego nawet wziąć nie możemy. Manewry, tego też nie możemy wziąć. To będziemy mogli wziąć. I co to trzeba zrobić? A przepraszam, nie, tu jest wymagana licencja jeszcze Long 1 do wywalenia. To jest też wszystko do wywalenia, tego nie będziemy zrobić. Żółtych też nie możemy na razie robić. Tak naprawdę możemy same zielone robić i to też nie wszystkie. Jak to się kładło jeszcze raz? Nie, tak? R się kładło, zdaje się. R. To sobie powyrzucamy, bo tego i tak na razie, tak jak mówię, nie możemy zrobić. Więc mamy tą licencję. Znaczy, te zlecenie. Mamy te zlecenie. Może sobie to położę równo. Klawiszologia się zmieniła od ostatniej aktualizacji, dlatego się gubię, także musicie mi chwilę dać, żebym się przyzwyczaił. I tak naprawdę to jest wszystko, co możemy zrobić. Te trzy zlecenia możemy aktualnie wykonać. Przybliża się prawem, czyli... Czekajcie, bo coś po mnie łazi. Czyli tak naprawdę możemy zrobić te trzy. Zobaczmy, fabryka towarów i miasto, fabryka maszyn i miasto, port i miasto. To bym chciał sobie zrobić. I teraz tak, patrzcie. Przewóz towarowy SM-FH-93. Więc my sobie może to weźmiemy i idziemy znaleźć te wagony. Żeby mieć premię czasową, bo tak naprawdę to powinno się teraz przyjąć to zlecenie, iść po lokomotywę, dopiero znaleźć te wagony, podpiąć lokomotywę i dopiero ewentualnie jechać do no do punktu docelowego z tymi wagonami. Także tak to wygląda. Mamy trzy wagony. FH93. Dobra, szukamy sobie. FH93. No i to jest to.
To jest to. I teraz tak, mapa świata. Gdzie tu jest mapa świata? Mapa stacji, mapa świata. O. My się aktualnie znajdujemy we gdzie? Tu się znajduje. O, mogę sobie myszką zrobić. Zajebiście. Tu się znajdujemy, a musimy dojechać do tego miejsca z tymi wagonami. Czyli będziemy wyjeżdżać według mojej teorii w tamtą stronę. No dobra, to idziemy sobie po lokomotywę, przejedziemy sobie. W ogóle ja bardzo dawno nie grałem w tą grę, także musicie mi wybaczyć i dać chwilę, aż się ogarnę z tą grą tak naprawdę. Bo ja jej nie włączałem od ponad miesiąca, także już dobrze mi się w nią grało, ale już się trochę pozapominało, że tak powiem. Także tak jak mówię, musicie mi chwilę dać. Będziemy musieli przejechać przez tor, który będziemy musieli przejechać. Teraz tu jest ustawiona zwrotnica, prawdopodobnie na przejazd. Tak jest i tak jest. Tutaj będzie przejazd. Zarąbiście. No dobra, do tego na razie przestawiać nie musimy. Zobaczmy jeszcze, jak tu jest zwrotnica, aczkolwiek to nie ma większego znaczenia, ale sobie przestawmy tak, jak powinno być. I idziemy po lokomotywę. I tu jest coś nowego. Tego nie było wcześniej. Tego toru, ale dobra. Bo oni tutaj ogólnie dodali chyba pociągi na węgiel, czy coś takiego. I tam można ten węgiel załadować. Ale my na razie się węglem przejmować nie będziemy. No dobra, tutaj jak tu idzie tor? My musimy jechać tam. I tu. I teraz tak, trzeba się zastanowić, w którą stronę ustawić lokomotywę. Tu będziemy musieli wycofać, pojechać sobie do przodu i wrócić po wagony, żeby przodem jechać cały czas tam, do tej stacji, do portu. No dobra, no to tak. To coś nowego, tego jeszcze nie widziałem. Bardzo fajnie. Okej, obrócimy sobie zwrotnicę. Tak mniej więcej, żeby ustawić na ten pociąg. Jeszcze ciut. Jeszcze ciut. I jeszcze ciut. Tu jest dobrze, jest dobrze. No dobra, to wsiadamy. I teraz zobaczmy, czy ja w ogóle pamiętam, jak to się w ogóle draństwo odpalało. Wycieraczki, one się przydadzą. Tu jest hamulec główny, to wiem. Tu jest rozrusznik, to wiem. Wiem, że chyba to trzeba sobie wszystko połączać. Tak jest. Chyba. Później co tutaj trzeba dalej zrobić? Tu te wszystkie kontrolki to znamy mniej więcej. Wentylator w kabinie, no to wiemy, co to jest. Może zobaczmy, czy ona w ogóle odpali. Nawet odpaliła, patrzcie. Kurde. Światła tył. To sobie włączymy. Bo w sumie będziemy na razie tak jakby manewry tylko robić. Niech będzie tył. Światła przód sobie też włączymy. Wycieraczki sobie włączymy. Tył działa, działa. No i dobra. No to co? To nastawnik kierunkowy, czy jak to się tam profesjonalnie nazywa, nie wiem. Hamulce są pozwalniane, także jedziemy trochę do przodu. O, jeszcze ten hamulec, jeszcze ten trzeba zwolnić. Okej, dobra. Drzwi można sobie otwierać zarąbiście, bo wcześniej nie można było. I teraz tak. Tu chyba można popchnąć. Można popchnąć. Albo można też sobie obrócić właśnie w tej budce, tak jak robiliśmy to wcześniej. Może tak sobie zrobimy, bo tak będzie po prostu szybciej. Ewentualnie sobie tylko nastawimy tutaj na równo, żeby tor był. A nie, czekajcie. Widzicie, już prawie zrobiłem błąd. Trzeba to obrócić bardziej dookoła, żeby tutaj tyłem wyjechać. Trzeba zawsze zwracać na to uwagę, w którą stronę się jedzie. I sobie zaplanować dobrze to, dobrze trasę, bo może być lipa, nie? Ja już się parę razy tutaj na początku, jak grałem, złapałem na tym, że no, źle zrobiłem, nie? Także trzeba o tym pamiętać. Dobra, nastawnik do tyłu. I powolutku sobie cofamy. Hamulec zwolnimy. I jedziemy z tym. Prędkość mamy 20, spoko. Zobaczymy, ile ten odcinek w ogóle zajmie i kiedy my tam dojedziemy na miejsce. Mam nadzieję, że nie zajmie to długo. No ale bywa różnie.
No i tak, gra jest bardzo fajna, tak jak mówię, była aktualizacja, więc gra wygląda zupełnie inaczej, wszystko jest zupełnie inaczej. I podoba się mi to. Naprawdę mi się to podoba, słuchajcie. Także, no... Pisaliście mi w komentarzach, że twórcy tej gry, jako że to jest wczesny dostęp, za dużo ta gra kosztuje. Moim zdaniem ta gra jest warta swojej ceny. Tym bardziej, że oni bardzo rozbudowują tą grę cały czas. Więc wydaje mi się, że cena jest spoko, nie? O, ale przestrzeliłem. Dobra, wróćmy sobie zwrotnicę. Nastawnik do przodu. W ogóle może sobie siądziemy, żeby było tak bardziej realistycznie. No i dobra, jedziemy na przestrzał i zobaczymy teraz, jak się trzeba ustawić do tych wagonów. Są skróty klawiszowe, że można sobie regulować te wszystkie tutaj przełączniki, hamulce i tak dalej na klawiaturze. Czekam, może będzie wsparcie do joysticka. Ale niestety akurat to mi się nie podoba po aktualizacji. Przed aktualizacją to lepsze było, nie? Mimo wszystko lepiej były te wszystkie tutaj skróty klawiszowe. Teraz tego nie ogarniam, nie? Mam za mało palców, a wcześniej jednak to dużo lepiej działało. Mimo wszystko było dużo lepiej. Można to niby przestawić, ale albo ja tego nie umiem zrobić, albo mi to nie działa. Nie wiem, po prostu nie wiem, o co tu chodzi. Wycieraczki mogłyby trochę szybciej chyba działać. No i dobra, może sobie wstanę, żeby trochę lepiej widzieć. Tu mamy nasze wagony. Nie, to chyba nie są one. Powolutku sobie zaczniemy hamować, bo my tu już do zwrotnicy dojeżdżamy. Nawet trochę szybciej sobie zaczniemy hamować. Piasecznica, jak nam zaczynają koła bardzo boksować, to możemy sobie piasek uruchomić i już przestają boksować jak coś. No dobra, zaraz sobie zatrzymamy ten pociąg tutaj, za tą dosłownie zwrotnicą i sobie zmienimy tor. Wysiądziemy sobie na spokojnie i zobaczymy, gdzie musimy dojechać do tych wagonów po prostu. Zobaczymy, gdzie to jest. Więc tak, tutaj na prawo. I teraz, gdzie są te nasze wagony? Tu są nasze wagony, tak? To są te. Jaka była? 93. No dokładnie tak, czyli tutaj musimy. No spoko. Więc na ten tor musimy wjechać. Później tutaj jest dobrze. Tutaj jest dobrze. I tutaj jest dobrze. No dobra. No to git. To lecimy teraz do tyłu. Jezu, 13 minut odcinka. My jeszcze nawet wagonów nie podpięliśmy. Będzie to długi odcinek, coś mi się wydaje. Zamkniemy sobie te drzwi, bo pada deszcz. Fajnie zrobili, że można tutaj scrollem sobie robić wszystko, także to mi się podoba. Że najeżdżamy sobie na coś i scrollem, na przykład tu. Wcześniej tego nie było. Także bardzo, bardzo spoko. No dobra, to jak mam prędkość? 20, to trzeba by trochę zwolnić. Żeby za mocno nie przywalić w te wagony, bo wtedy będziemy musieli płacić za... jak to się nazywa? No, za koszty naprawy po prostu. Także powolutku, powolutku. Jeszcze możemy sobie ciut wyhamować, tak do 5 nawet. I jesteśmy podłączeni. Dobra, idziemy podłączyć się z wagonami. I tak, to trzeba podłączyć. Hak trzeba podłączyć. Trzeba go skręcić. O. I teraz poluzować tutaj zawory do hamulców. Proszę bardzo. Teraz tak, żeby było bezpieczniej, ja sobie zaciągnę tutaj hamulce w lokomotywie. Prawdopodobnie tutaj będzie... Każdy wagon teraz ma swój hamulec i trzeba... Któryś będzie zakręcony, trzeba będzie go zwolnić.
To nie ten, bo widzę po tej tutaj czerwonej tej, jak ona, jak ten czerwony ten znacznik byłby z tej strony, to znaczy, że jest zakręcony hamulec. Prawdopodobnie ostatni wagon będzie zakręcony. Tak jest. Zwolnimy sobie ten hamulec i idziemy do biura przyjąć zlecenie. Generalnie powinniśmy najpierw przyjąć zlecenie, to wtedy by nam się pokazało... Jezu, gdzie jest biuro? Tam? Tam, tak. Pokazałoby nam się, na którym torze stoją te wagony, a tak to tego nie widać, nie? No ale można sobie to znaleźć właśnie w taki sposób, jaki wam pokazałem. Także tak, gdzie jest zlecenie? Jest zlecenie. To jest podgląd dopiero zlecenia. To trzeba włożyć tu. No i mamy całą książkę. Z Huty do Port Miasto. O właśnie, tutaj jest napisane, na którym torze. B20 tor. A my jedziemy do Port Miasto i D4 i tor. I to sobie musimy zapamiętać. No dobra. To idziemy do lokomotywy. Do lokomotywy. Wagony są podpięte. Drzwi sobie zamykamy. I teraz tak. Zlecenie. To możemy sobie tu odłożyć. Niech to sobie tutaj leży. A my powoli możemy zmierzać tam, gdzie powinniśmy zmierzać. Jak to się odkładało? Tak się odkładało. Trochę nam buksują koła, także piasek użyjemy. Piasek akurat nie jest taki drogi, także można go używać bez problemu. Myślę, że już go można wyłączyć. No i tak, na początku się robi takie malutkie zlecenia, później się robi jakieś większe zlecenia. O, wiatraczek możemy sobie włączyć. Tadam. Możemy dać troszkę gazu. I teraz tak, mapa świata. Jak my musimy jechać? Teraz wyjeżdżamy generalnie stąd, więc tu musimy jechać w prawo na stawa, później znowu w prawo, później w lewo, w prawo i tak dalej, ale to będziemy sobie zerkać. Czyli tak, następny jest gdzie? Na prawo musi być na stawa, ok. I jest, patrzcie. Znaczy na stawa, zwrotnica, ja się mylę, no kurde, musicie mi wybaczyć. Te wycieraczki dalej mi jakoś tak strasznie wolno. Co my tu mamy? Plus 6 podjazd, no to nie wiem, trzeba by trochę chyba przyspieszyć. Żeby tu w ogóle podjechać, bo jest mokro. Aczkolwiek tacy ciężcy nie jesteśmy, więc może się to uda. No i dobra, mapa świata jeszcze raz. Tutaj przejechaliśmy. Następne, jak będzie następne rozwidlenie, czyli tutaj, to musimy pamiętać, żeby kierować się na lewo. Tak? Na lewo, jeszcze raz na lewo, później na prawo. I na lewo. I na lewo. I tak dalej, i tak dalej. No trzeba to tutaj trochę, że tak powiem, ogarniać. To może sobie siądę, bo będę lepiej widział, co tu się dzieje przed nami. Może damy trochę więcej gazu. Trzeba uważać na temperaturki tutaj. I co my tu mamy za znaki? 80 na godzinę możemy jechać plus 1,8 zniesienia. O, to ja nie wiem, czym tu podjedziemy. No, te tutaj wzniesienie jest dosyć takie duże, także no nie wiadomo, jak to będzie, kurde. Na razie jeszcze nie zwalniamy za bardzo. Nawet nie jest bardzo źle. Chociaż nie, troszeczkę zwalniamy jednak mimo wszystko. Temperatury jeszcze są spoko. Oj, i w tym momencie koło zaczynają boksować, ale damy mu piasku i nie powinny boksować. No i dobra, zobaczymy, co się wydarzy. Wzniesienie się trochę luzuje, także dobrze. No właśnie, zaczynają się temperatury zwiększać. To był ten dźwięk, który słyszeliście. Piasek chyba można wyłączyć. No i wszystko na razie wygląda w miarę dobrze. Tylne światło możemy sobie wyłączyć. Bo w sumie nam nie są potrzebne. Kurde, powiem wam, czy czekam na multiplayer. Ciekawe, czy kiedyś multiplayer będzie. Ale bym sobie na multi z kimś pograł, to naprawdę. Bo tak to jest trochę tak nudno samemu, nie? Podwójne tory by mogli zrobić i na multi sobie pograć w to z kimś. To by było coś fajnego, naprawdę. No cóż, może kiedyś zrobią. No cały czas jest niby wczesny dostęp, więc...
No kto wie, kto wie. Dobra, jak to tu wygląda? My jesteśmy tu i pamiętamy, że mamy jechać tutaj w lewo. A dojeżdżamy do zwrotnicy, więc sobie ustawię już tego wariata. Zwrotnica jest na prawo, czyli musimy ją przestawić. Dobrze, że możemy w takiej dużej odległości to robić. No i spoko, na razie wygląda wszystko w porządku. Paliwo jest, olej jest, piasek, patrzcie, używaliśmy piasek, a zobaczcie jak mało zeszło. Także git. Mapa świata. O, tu już musimy zwolnić, bo tu już będzie zjazd w dół tak naprawdę. Teraz na następnej zwrotnicy znowu musimy jechać w lewo. Trochę bardzo zwalniamy, to damy mu gazu. No i teraz trzeba będzie wypatrywać. Tu już widać, że za 400 yardów jest zwrotnica. 60 km na godzinę ograniczenie. My jedziemy 35, więc spoko. No i gdzie jest ta zwrotnica? Może wstanę sobie, będzie lepiej ją wypatrzyć. I tutaj też mam jechać w lewo, a ona jest ustawiona w prawo. Oj, jeszcze nie łapię. Za daleko jeszcze jesteśmy. O, już teraz łapię, dobra. No, przestawiaj się. Jeszcze to zweryfikuję, czy na pewno. Można jechać też w prawo, ale w lewo tutaj jest lepsza traska, mi się wydaje. Mamy 45 na godzinę, tu jest 70, więc git. I po płaskim będziemy jechać, także spoko. Może nie będę na razie przesadzał z prędkością jeszcze. I sobie tak pojedziemy. Dobra, D4i. Następną zwrotnicę mamy chyba za dużo później. Dobra, to możemy sobie ogarnąć teraz mapę stacji. Teraz tak, trzeba poszukać harbor. Mamy dojechać do D. Czyli tak, my sobie wjeżdżamy stąd, jedziemy sobie w lewo, później tutaj musimy się lewej trzymać i następna zwrotnica w prawo. I tutaj znowu w prawo i tu jest D. A teraz D, które to było D? D4i. Czyli na samym środku D4i. Tu sobie wjedziemy tędy i tutaj musimy to zaparkować. Spoko, damy radę. Nie jest to jakieś bardzo trudne. Widzę, że troszeczkę zwalniamy. Więc może damy mu gazu. Gaziu, panie gaziu. Ograniczenie 100 na godzinę. Także można cisnąć. A no tak, bo tutaj jest w miarę takie... W miarę prosto jest, że tak powiem, bez większych zakrętów. Pamiętacie, jesteśmy tutaj, dopiero tu jest jakiś zakręt, tu jest zakręt, podejrzewam, że za 40 na godzinę tu będzie ograniczenie, tu za 30. No i tak to wygląda. Słuchajcie, jeszcze się gubię trochę. O, poprawili rośliny, że teraz nie przenikają przez kabinę, tylko się przesuwają, bardzo fajnie. 120 na godzinę, o, patrzcie. Ale prędkość będzie szła na dół. My jedziemy 50, no to na spokojnie. 100 na godzinkę, w którym miejscu my jesteśmy. No przesuwamy się powoli, bardzo dobrze. No co, damy mu trochę więcej, nie? Miodu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle na ostatnim odcinku miałem chyba troszeczkę za blisko mikrofon i chyba troszeczkę za głośno mnie było słychać na Call of Duty na pierwszym odcinku. Także sorry za to. Ale dawno odcinków nie nagrywałem i znowu wszystko muszę poustawiać. Tak jak mówię, chyba 2 miesiące temu był ostatni odcinek. No i dobra, wszystko wygląda dobrze. Zobaczmy, co się wydarzy, jakbyśmy wyłączyli wycieraczki. Teraz gdzie są wycieraczki? Tu są wycieraczki, no dobra. No, krople się zbierają na szybie, jak widać. Bo cały czas pada. Może sobie włączymy te wycieraczki, ale bardzo powoli. No. Widoczki fajne, patrzcie, jeziorko. Szkoda, że nie można okien tutaj przesuwać, otwierać, fajnie by było.
Widoczki całkiem spoko. Aczkolwiek ten świat dalej taki trochę pusty jest niestety, no ale cóż. Tak jak mówię, gra jest cały czas w fazie rozwoju, więc... więc będzie pewnie kiedyś lepiej. I tak nie jest źle, i tak nie jest źle, słuchajcie. Ja naprawdę się jaram tym grom. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, miałem małą przerwę, ale i tak się nią jaram tą grą. Bo jest naprawdę fajna. Jak się już wszystko ogarnie, później się zarabia pieniądze, te licencje można sobie kupić. Ja jeszcze w ogóle nie doszedłem do tej dużej lokomotywy, ja nawet nie wiem, jak się ją odpala jeszcze. Także prawdopodobnie będę musiał sobie to przetrenować przed odcinkiem, zanim zacznę nagrywać, jak już kupię licencję na tamtą lokomotywę. No ale kiedyś zobaczycie, teraz mamy 3 wagony, a kiedyś wagonów będzie bardzo dużo. I wtedy dopiero zaczną się wyzwania. No dobra, co tutaj się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na tym zakręcie. Spoko. Teraz tak, na następnym rozwidleniu musimy jechać w prawo, trzeba o tym pamiętać. Bo u mnie z pamięcią to bywa różnie, kwadratowo i podłużnie. Przełóż rozjazd. Nawet rozjazd się w grze nazywa, także wskaż rozjazd, który chcesz przełożyć. Nie zwrotnica, tylko rozjazd. Czyli w sumie jak mówię rozjazd, to nie mówię tego niepoprawnie, także... Może inaczej. Jak mówię rozjazd, to mówię poprawnie, o. To już jest zwrotnica? Nie, jeszcze nie. Dobra, czyli to jak mam wyciągnięte, czy ja mogę tego używać? Nie mogę, muszę to schować i dopiero wtedy mogę używać innych kontrolek? Nie. Jak to się nazywa? No przykładni, no. Może mu damy trochę gazu, bo zaczynam mocno zwalniać. Gdzie jest ta zwrotnica? Za tym mostem dopiero? Nie, tutaj chyba będzie tunel, w który się wjeżdżało, ile dobrze pamiętam. A, no właśnie, i tu jest zwrotnica. I teraz nie pamiętam, gdzie mieliśmy jechać? Na prawo. A jedziemy na lewo, więc źle. No to przekładamy. I do tunelu. Dobra, jakie ograniczenia prędkości tutaj są? 60 w tunelu, no i spoko. No to możemy dać mu miodu trochę więcej. Ale tutaj już będzie zjazd. Minus 1 dziesiąta. O, 1 dziesiąta, tak chciałem powiedzieć. I tak jak widzicie, gazu nie dajemy w ogóle, a pociąg przyspiesza. Może sobie na razie zrobimy hamulec pociągu. On powinien nas troszeczkę tutaj wyhamować, albo przynajmniej przytrzymać w danej... O, my tu mamy 40 i musimy zwolnić. I to znacznie zwolnić. Żeby się nie wykoleić. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Teraz tak, jeszcze raz, następna... A, to jeszcze daleko, dobra, to na razie można tu kontrolować. Bo tu już jest w dół cały czas. Aha, i tu już jest 70, no i spoko, namówiliście mnie. Ten zakręt będzie trzeba zwolnić tutaj, a tu jest cały czas w dół, trzeba pamiętać. Także tu trzeba będzie zwolnić. A my chyba przyspieszamy, bo lecimy z górki. No, przyspieszamy, ale bardzo powoli, także spoko. Może nawet trochę gazu mu dać. No generalnie lepiej jest jechać wolniej i żeby się nic nie stało, niż jechać zgodnie z przepisami i w pewnym momencie nie zauważyć, przyspieszyć za bardzo i wykoleić pociąg i zapłacić bardzo duże pieniądze za to, więc moim zdaniem lepiej jest jednak troszeczkę wolniej. Bardzo ładne widoczki. Proszę bardzo, jaki widok. Kurde, aż by się chciało zrobić normalnie. Wiecie co, ja sobie wyjdę na dach i sobie zrobię zdjęcie na miniaturkę. Jakieś... O! Spadłem z pociągu. Może tak sobie zrobimy. No i to będzie miniaturka.
Ile my tu jedziemy? Prawie 50. No dobra. No i patrzcie, i tu jest 40, więc musimy wyhamować dosyć gwałtownie. Aczkolwiek hamulec składu dosyć dobrze działa, naprawdę dobrze hamuje. Samą lokomotywą jest ciężko wyhamować, ale całym składem już nie ma problemu. No bo jak wiecie, wszystkie wagony mają tutaj hamulce razem z lokomotywą. I takie małe przypomnienie tylko. To jest hamulec lokomotywy. To jest hamulec lokomotywy, a to jest całego składu, nie? I teraz tak, różnica jest taka, że hamulec lokomotywy działa od razu. Jak go popuszczę, to popuszczają hamulce od razu. A te hamulce dopiero po chwili puszczają, bo muszą się napompować powietrzem. Jeżeli ktoś nie wie, na jakiej zasadzie to działa, to mniej więcej to objaśniłem w pierwszym odcinku, do którego was odsyłam. Dobra, 1,5% w dół jest, dobrze. Czy stopnia, procent? Oczywiście mnie poprawicie w komentarzach, jak coś. Dobra, jak to wygląda? Mapa stacji, nie mapa stacji, mapa świata mi jest potrzebna. Teraz będziemy jechać w lewo. Także ja sobie może tego wariata nastawię, żeby był gotowy. Tu jest 70, my jedziemy niecałe 50, więc jest git. I tutaj zaraz będzie kolejny... A, jest w lewo ustawione, już widzę. No to jest dobrze ustawione w takim razie. 60, no dobra, to trzeba zacząć trochę hamować. Może całym składem zaczniemy sobie hamować. Powolutku, powolutku. Jakieś ograniczenia prędkości tutaj? No proszę, 40 jest w lewo, no to musimy jeszcze bardziej wyhamować. To dosyć bardziej wyhamować. No ale już można popuścić, bo pociąg będzie dalej hamował. Widzicie, ja zwolniłem hamulec, a on dalej ten pociąg hamuje. Widzicie? I widać już port w oddali, patrzcie. I teraz tak, tutaj będzie największy zjazd na dół, nie? Znaczy najwięcej stopni będzie w dół, żeby zjechać tam, o. Nie pamiętam ile to było, ale zaraz się dowiemy. 60 ograniczenie i tu jest minus 2,3%, nie? Także no, dosyć duży spad. Bardzo zaczniemy przyspieszać za chwilę. Już to widać. Widzicie jak przyspieszamy szybko? Nie wiem czy hamulec składu da radę. Te wycieraczki już zaczynają na sucho lecieć. Ograniczenie do 40, spoko. Mamy 40, niecałe 5, to powinniśmy dać... O, może dobra. Przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mówią. Ten sobie hamulec może zwolnimy. No i dobra. Teraz sobie damy ten hamulec, żeby tylko utrzymać naszą prędkość w dół. Oczywiście czysto teoretycznie, bo i tak przyspieszamy i to dosyć znacznie. Także może jeszcze sobie ten hamulec damy. Aha, i tutaj jest zwrotnica. I na tej zwrotnicy mamy gdzie jechać? O Jezu, nie to. Też w lewo. No i dobra. O. Jedziemy za szybko. Jedziemy za szybko. Ale tu już jest w lewo, no to bardzo dobrze. Dobra. Git, jesteśmy na płaskim. Dojechaliśmy, teraz jeszcze tylko trzeba to zaparkować. Oddać ładunek. I mamy misję zaliczoną. Port i miasto, dobra, to teraz my jesteśmy w tym miejscu. Będziemy musieli pojechać tu, czyli następna zwrotnica musi być jak? Na prawo. A jest? Jest dobrze. Później zaraz za tym zakrętem musimy jechać na lewo i później dopiero na prawo i na lewo. Na prawo i na lewo, spoko. I tak tego nie zapamiętam, i tak tego nie zapamiętam, także... 20 na godzinę, no to możemy troszkę gazu mu dać mimo wszystko. Następna zwrotnica, będziemy ją tu widzieć, czy nie będziemy jej widzieć? Następna zwrotnica jest dobrze ustawiona, spoko. Następna zwrotnica jest ok. No dobra, a następna zwrotnica? O następnej zwrotnicy jeszcze nie bardzo widzę. Znaczy widać ją tu w oddali, ale... Ale jeszcze jesteśmy trochę za daleko. Ale możemy zrobić coś takiego, patrzcie.
Bo to nie jest ta zwrotnica, to jest następna zwrotnica. Możemy sobie wyskoczyć. Zanim ten pociąg tutaj się doturla, to my już spokojnie możemy sobie to pozmieniać, patrzcie. To możemy zmienić. W ogóle później będziemy jeszcze mieli joystick. Joystick sobie zobaczycie, joystick jest kapitalny. Tą zwrotnicę trzeba przestawić prawdopodobnie. I teraz nie wiem. D4i to było, tak? D4i to jest ten tor, na którym się mamy zatrzymać tutaj. Czyli tu jest OK. Tu jest OK. I tu jest też OK. Czyli prawdopodobnie dojedziemy właśnie na ten tor. Jeszcze tutaj tylko sprawdzę szybko. Tu jest w porządku. No dobra, jedziemy. Powinno być OK, moim zdaniem. No i dobra. To się toczymy. Mam nadzieję, że nie ominąłem żadnej zwrotnicy, bo jeżeli ominąłem, to pojedziemy źle. Tam jakieś samochody do przewożenia, w ogóle nowe ładunki tutaj dali. Bardzo dużo pozmieniali w ostatniej aktualizacji. Wcześniej ta gra się nazywała Derail Valley, teraz jest Derail Valley Simulator, jakoś tak chyba. Także zmieniła się też nazwa. Aktualizacja na Discordzie. Co tu się dzieje? Ja sobie zobaczę. Ktoś wyszedł z mojego Discorda. Okej, spoko. Może być. Nie przeszkadza mi, że ta osoba wyszła. No i teraz tak. D4i, czyli tutaj mamy być. I teraz tak. Jak widzicie ten znacznik tutaj, to ostatni wagon musi pojechać za ten znacznik. I wtedy będzie można się zatrzymać, rozłączyć i iść do biura oddać robotę. Nic przed nami nie ma na pewno? Nie, nie ma, dobra. Dobra, to hamujemy. To sobie musimy zabrać. I teraz tak. Ten hamulec sobie zakręcimy. Lokomotywę sobie wyłączymy. Tylko nie pamiętam, jak to się robiło. A odcięcie paliwa, dobra. Tutaj możemy sobie odpiąć to. To możemy sobie zluzować. Hak sobie ściągnąć. O. No i dobra, wagony są rozłączone. I jeszcze hamulec musimy zaciągnąć w jednym chociaż wagonie. Dobra, robota zrobiona, idziemy do biura. Teraz gdzie tu było biuro? Chyba gdzieś tu. Powiem wam, że naprawdę przeskakiwanie robi robota, nie? Bez tego to ja nie wiem. Tutaj jest biuro, dobra, już widzę. O, za daleko. Patrzcie, ile tu jest zleceń, nie? Dobra, to jest nasze zlecenie. Musimy dać do tego automatu. Proszę bardzo. Ukończone. Tutaj zarobiliśmy, gdzieś pieniądze są. O, ile zarobiliśmy? 12 031 dolarów i 50 centów. Raport zlecenia. 23 minuty czas wykonania. Czas premiowy 48 minut, czyli spoko. Wypłata podstawowa 8021. Przetocz wagony z do. Jest. Sprawdź zlecenie. Tak jest. No i spoko. Mamy to. To możemy wyrzucić. Hajsy bierzemy. Sprawdźmy nasz stan konta, portfel 14 031. I z tym portfelem, z tą gotówką dzisiaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Na następnym odcinku zajmiemy się jakimś kolejnym zleceniem, coś sobie stąd przyjmiemy i pojedziemy sobie dalej. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, żebym wiedział, że wam się podobało, że chcecie więcej. Suba, żeby was nic nie ominęło i dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia. A jeżeli chodzi, tak jak już mówiłem, o ten odcinek, to będzie wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.